Jest. No O, dobra. ja pieprzę. Grasz? Dobra, lecimy. Tak, tak. Zaczęło się. Pionek. Pionek. Na razie jest git. Ajajaj, zobaczymy. Goniec. Okej, okay, jedyne o co się boję tutaj, widzowie, to że on zagra gońcem tu i Gucio podstawi tego pionka. Ale spróbuję zrobić tak, żeby to się nie stało. Pionek. O, on kombinuje. Pewnie myśli teraz, stawiam sobie. Dobrze, wygrywamy na czas, widzowie, więc jest git. Skoczek. Skoczek powiedziałem jak coś, bo nie wiem, okay, czy... Okej, okay. Okej, tak, tak, słyszę. Okej, okay, tu nie miało znaczenia, dlatego powiedziałem skoczek. No bo to jest raczej git. Jedyne co może tutaj być problematyczne, to że chłop zagra tutaj pionkiem. Ale wtedy mogę powiedzieć skoczek, no powinno być spoko. Skoczek. Teraz znowu celowo powiedziałem skoczek, bo jedyny ruch jaki on ma koniem, no to jest po prostu zagranie skoczek C6. Więc wydaje mi się, że jest git. Zaraz sobie zrobimy roszadę. I będziemy coś kminić. Król. Okej. Okay. Nie chciałem mieszać. Tutaj obiektywnie może być tak, że jak ten goniec tu wejdzie na H6, to mogą być jakieś tam problemy. Okej. Okay. On już ruszył jak co, nie wiem czy widzi. Mhm. Wieża. Staram się grać takie proste ruchy. I w sumie no nie wiem. Nie wiem czy znajdzie, natomiast to jest taka pozycja, gdzie on musi coś wykminić. Nie było ruchu takiego oczywistego już teraz, więc powiedziałem wieża. Bo oba te ruchy wieżą, wydaje mi się, że są całkiem spoko. Mam takie przeczucie przynajmniej. Okej. Okay. Boję się, że mogli być przygotowani na to, że będą tutaj pushować te pionki. A my, Gucia może nie wiedzieć, że to co on powinien robić, jasne, to pushować te pionki. Jasny gwint. To jest największa szansa na błędy, jak jeszcze się nic nie powbijało. Plus jest taki, że mamy trochę przewagi czasowej z Guciem. Tylko, że mówię, no problem jest taki, że tutaj faktycznie dobrze by było pushować te pionki w pewien sposób, nie? Tylko, że pionek. Problem jest taki, że w normalnym... Pionek, tego na pewno nie, bo ten jest broniony i będzie źle. Okej, okay, żeby tylko nie zagrał na H6 i wszystko będzie dobrze. Tu idealnie by było jakby zagrał A6 i B5. Natomiast nie wiem, czy to jest do ogarnięcia albo dla niego. Po centrum albo po prawej, myślę. Kurczę, pieczone. No, w sumie chyba... oba te ruchy, które wybierze, powinno być w porze. Tak mi się wydaje to przynajmniej. To zagram w zasadzie. Okej, okay. Dobra, w sumie to też ma sens. To znaczy, tu jak goniec wyjdzie, to powinno być w porze. Mam takie... Mam przynajmniej taką nadzieję. Dla końca odblokowało, jeszcze wspiera tu, ale to nie wiem co. Nie, no dobrze Gucio mówi. Możecie sobie myśleć różne rzeczy, ale jednak Gucio ogarnia taką, wiecie, trochę strategię mimo wszystko. Najgorsze, co może się stać, to żeby w jakiś sposób zostało podstawione. Goniec. Ale też widać, że ten fan... Tylko dwa miejsca, gdzie gońce mogę dać. Chociaż na dobrą sprawę mogę też w prawo go przesunąć. No właśnie, i chodzi o to, że w prawo. W prawo, nie będzie nic robił, a tak tu mam długą przekątną strasznie. Okej, okay, on chce iść tu. No dobra, może to też faktycznie nie będzie złe jakoś tak bardzo. Jak on pchnie pionkiem, ja wtedy zbiję, on zbije, ja zbiję i będzie gites raczej. No tutaj. Okej. Okay. Ale w sumie to może też nie jest złe. Groźne są w sumie, jak mają tyle do patrzenia. Nie jest to idealny ruch, drodzy widzowie. Teraz tak sobie myślę, że może od tego pionka no, chodziło, żeby do centrum go przesunąć. Okej, okay, okej. Okay. On sobie kmini różne rzeczy. Ważne, żeby był skupiony, nie? Jeżeli będzie skupiony, to powinno być w porządku. Okej. Okay. Hetman. Na pewno tego nie bić. Hetman. W sumie gdzie mógłby popatrzeć? No właśnie znowu, tutaj ma dwa pola i to, do przodu, żeby to o co mi chodzi? Złączenia wież, pokrycia konia, żeby nie wisiał. Dokładnie o to chodzi, że jeżeli on ruszy tu, chyba... powinno być spoko. Póki co jest dobrze, bo nie było jakiejś takiej podstawki. Jest git. No i teraz powiedzmy prawdopodobnie ten Fandi zbije. Ja zostanie odbity królem. No i powinno być w porze. To znaczy tutaj król ten będzie taki trochę osłabiony, ale z drugiej strony przeciwnik raczej nie ma jakiejś tam możliwości, żeby to atakować. Zresztą no nie wiem na ile Nemo ćwiczyła z Fandim. Natomiast wydaje mi się, że wiecie, taka idea, że pójdzie H4, H5, no to jest dość skomplikowane, nie? Chciałbym coś otworzyć tutaj. Problem jest taki, że o, teraz na pewno o tym też... tego pionka chodziła do centrum, pewnie go dosunięć. Ajajaj. Najchętniej to bym powiedział Gucio, żeby nie rozpamiętywał, ale to powiem. On też ma wszystko prowadzone. Mhm. Tak, i to jest trudna pozycja, to trzeba przyznać, że dla osoby, która jest początkująca, to jest po prostu trudna pozycja. Bo to, co on powinien robić, no to puszować te pionki tutaj, a to nie jest takie easy. O, ten skoczek będzie uwięziony lada chwila. Kurczę. Ok,
Okej, okay, widzi to. Pionek. Dlatego się tak zastanowiłem, bo tutaj jest dużo ruchów. Teraz tak. Pionkami. Jak to będzie wyglądało? Boję się jedynie D5 może być takie trochę problematyczne. Może pionka od gońca, więc to jest słabe. Jak przesunę tu, to podejdę pod konia. On podejdzie tu, ja podejdę tu. Och, wydaje mi się, że chodzi o tego pionka, nic sensownego innego nie potrafię tu znaleźć, szczerze. O, no i nice. Według mnie to jest całkiem git. Trzeba te konie wymieniać, jesteśmy w potrzasku pewnie, nie wiem. Dokładnie, i ogólnie chodzi o to, że ten ruch raczej będzie słaby. Jezus, taka ciasnota, jakiej nie widziałem dawno. No właśnie, to jest problem, to nie jest idealna pozycja niestety, to jest właśnie trochę smutne, że coś takiego powstało, bo nic się nie wymieniło, a Witek, im więcej jest figur, tym ma trochę problemy, nie? Natomiast i tak dobrze gra, to znaczy ja jestem zadowolony, bo te wszystkie ruchy, które mu podawałem, to wiecie, może to nie jest zawsze pierwszy wybór, ale jednak mimo wszystko to jest taki jeden z topowych wyborów, co nie? Ja też się staram grać król. Staram się mówić takie ruchy, które są po prostu zauważalne dla Gucia, nie? Czyli plan odroczył swój. Okej. Okay. I właśnie... Jedyny problematyczny ruch, jaki tutaj jest w tej pozycji, przynajmniej według mnie, to jest to. Znaczy nie, inaczej, to. Okej, okay, to jest chyba spoko. Skoczek. Okay, teraz mamy dwa miejsca wolne, albo na bandę. Wiecie, jak ruszy skoczka, to muszę zaraz uciekać, im więcej jest bez sensu, albo cofnąć nim i chyba cofnięcie będzie najlepsze, bo... Tak, lepiej będzie cofnąć i w sumie fajnie, że Witek to widzi. Chociaż nie, bo pionek obstawię, ale będzie król odsłonięty, cofnę. Nice. To jest naprawdę bardzo dobry ruch, bo po skoczek H5 byłyby problemy po odejściu konia. Wtedy i wtedy... przed katmanem broni jakby wjechał, to też jest okej. Okay. Obiektywnie stoimy gorzej, bo po prostu te figury są takie trochę dziwne, ale nie może nie będzie jakoś tak źle. Pionek. Teraz, który? Pytanie. Mogę poruszyć tym. On będzie chciał atakować to skrzydło. Jak poruszę tym, on zbije, ja zbiję. Król będzie odsłonięty mocno. Tak, ja o dwa pola tym. To jest bicie w przelocie, o którym on może zapomnieć. Szczerze nie wiem sam, co będzie. Ale wydaje mi się, że obronimy to ewentualnie, więc... Jest zablokowany. Dobra, jest jeszcze taka spoka opcja, że przeciwnik może nie wiedzieć o biciu w przelocie. Teraz też nie robi. O, Holender. Okej. Okay. Skoczek. Kurde, no. Tutaj jednak Witek znalazł najgorszy ruch. Znaczy nie najlepszy ruch. Ale to nic. Nadal się nic nie dzieje. Tu jeszcze dużo rzeczy może się dziać, chociaż mój oponent gra dobrze. Skoczek. No teraz już to jest ciężka pozycja. Teraz na dobrą sprawę ja widzę ruch taki w odwecie mocny. No chyba będzie trzeba zagrać agresywnie. Chociaż jak tam wiedzie hetman, no to nie wiedzie w zasadzie. No właśnie chodzi o to, że ten skoczek... Ujma agresywnie, aczkolwiek... Tu może pójść, no. Sam. No tam okay. Widły na wieży mu robimy. On będzie musiał teraz... To jest trochę risky z naszej strony, ale to był taki ruch, który Witek musiał wykonać i wydaje mi się, że dobrze, że go zrobił. To znaczy sprawiamy problemy przeciwnikowi. Obiektywnie mamy słabego króla. A tym drugim skoczkiem wszystko było poobstawiane na dobrą sprawę, więc... Jak on to zbije, to my zakładamy widły, jest super, ale... On tego nie zbije, on ruszy wieżą. A jak ruszy wieżą prawą... Tu może być ostro. Lewą, jak zbije pionka. Tu może być ostro. No. Będzie ryzykownie bardzo. Natomiast no musimy kombinować. To jest, no szczerze mówiąc, ciężka pozycja. No nie mogę mówić inaczej. Obiektywnie jest ciężka i obiektywnie pewnie jest przegrana. Natomiast wiecie, jeżeli by teraz... Szach. Król. Ani gdzie teraz jeden, żeby poszedł tu, żeby go zablokować. Jak pójdzie tu, to przegramy. A, jak pójdzie tu, to mamy szansę. Tyłu, ale jak ucieknę do tyłu, to on będzie dorabiał i szachował cały czas, więc średnio zablokowałbym go tym. W sumie jestem jako tako broniony. Ajajaj, dobra. Mi się wydaje. Nie zauważył. Teraz jest skoczek tu, jest GG. Znaczy, no dobra, może jeszcze nie GG. Jeszcze będziemy walczyć. Chodzi o to, że teraz po skoczku my musimy odejść gdzieś, powiedzmy, tu.
król. I mogą być problemy. Znaczy, no. Szacha dostanę. Właśnie, szkoda, że. A nie, bo muszę pionka ochronić. Nie zaszachuję. Mm-hmm. To drobi, bo nie będę mógł nic z tym zrobić. Mm-hmm. Więc chyba tutaj powinien iść. Tu powinien iść chyba. Szach. Ja ucieknę, on dorobi. Ale tu dwie wieże patrzę. Okay. No. Tak sobie myślę, więc obrońmy pionka. Dobra, nice. Jest źle, ale to też pionka, wydaje mi się, że nie jest taka prosta pozycja dla przeciwniczki, tudzież przeciwnika. Ale no, mocno. Dusi tego króla strasznie. No, mało powietrza troszeczkę. Obiema rękami. Ale z drugiej strony, no to są jeszcze szanse. Ogólnie, jeżeli ja bym miał taką pozycję na przykład z osobą na moim poziomie, no to to już jest jiu-jitsu, nie? Bo osoby policzą te 4-5 ruchów, które są najlepsze. Natomiast tutaj mogą być takie dość ciężkie ruchy. To znaczy na przykład Nemo powie wieża, albo head, okej, hetman, skoczek. I teraz trzeba wracać tym koniem. Nie chodzi o bicie tamto. No nie chodzi. Chcemy stracić, chcemy jakoś uchować go. I tutaj powrót tu czy tu raczej powinien być całkiem w porządku. Wydaje mi się, że tu będzie lepiej. Tu będzie lepiej, ponieważ będzie nas bronił króla. Tak mi się wydaje. Natomiast to jest ciężko powiedzieć. To nie jest. No okej, okay, dobra. Tu wydaje mi się, że jest trochę lepiej, bo zamykamy te linie. Po H7 odejdziemy sobie gdzieś tutaj. I powiedzmy, jakoś to nam się trzyma. Oj, czasowo też średnio to wygląda, niestety. Nie, no właśnie, czasowo akurat się z git, tak sądzę. Tu. No mówię, to jest ciężkie, tak szczerze mówiąc, ja nie mogę nic powiedzieć, jeśli chodzi o te pozycje. Obiektywnie stoimy bardzo źle. Ten hetman mi się nie podoba strasznie. W sumie dobry ruch, no. Tu nie może. Muszę zbicia, on wtedy zbije tu. Nie może zbić. Okej, okay. Muszę liczyć, że Witek to znajdzie. Boję się. Hetman. Hetmanem trzeba wracać. Hetmanem ruchy do tyłu są zawsze bardzo ciężkie. Witek będzie myślał tu, hetman, o kurczę. Tu albo tu, albo tu. Co on się tu ruszył? Chce nam zbić przede wszystkim i musimy to obronić. Kwestia tego, czy Witek zobaczy, że stąd hetman broni. Nie mogę, zostają te pola. Nie chcę wieży zblokować. Chciej zblokować wieżę. Witek. Żeby nie zagrał na B7. Jak zagra na B7, kurczę, to jest koniec. Nie wiem. Czasu jest mało, szczerze, i już mnie to goni strasznie. Aj. Nie patrzę. Może zaatakować. To może zaatakować. To. Okej, dobra. O kurde, teraz widzę chyba. Pionek. Król. Tak, to jest jedyny ruch. No nie wiem, liczę na to, że może zbije i wtedy będzie myślał, że jest mat, a tu będziemy mogli odbić. A nie, jeszcze nie zbije, bo hetman. Król. No, zostało znalezione. A, GG. Kurczę, szkoda, tak raz docisnął na lewym skrzydle, że to się w głowie nie mieści. No, nie, no dobrze zagrali, tak szczerze. Bardzo dobrze, tak wiesz, strategicznie. A ten ruch hetmanem, to chodziło mi o ruch do tyłu. Nie wiem, czy tam ogarniasz. No, ale w 21... nie chciałem, żeby. Mhm, po prostu tak jakby. Łączenie w sumie, nie, ale nie widziałeś, że nam atakuje na F6, nie? Tego skoczka. I to. No nie, no, dusili nas i w końcu udusili. Tak to czasem bywa, a nie mieliśmy co z tym zrobić. To znaczy, no dobrze, goście grali. Goście, czy tam przeciwnicy. Więc szkoda. No ale no. Whatever. Dobra, pierwsze płoty, zakoty. Jest git. Nic nie podstawili, jakieś błędy. Tak, no. No właśnie, tu się szczerze mówiąc dziwiłem, bo to jest jednak tak, że jak. No cóż. Whatever. Nie, no dobrze było, bo ty też nic nie podstawiałeś. Większość ruchów na początku grałeś git, tylko no potem takie wiesz, jeden, dwa ruchy, które może nie były super dokładne i potrafili to wykorzystać. To było naprawdę wow. No to wcale nie było takie proste. Także nice. No nie, ale git jest dobrze.